Paweł! Scarface! Bombo! No i zobaczymy, czy będzie bomba na banie. Jego przeciwnik jest o wiele wyższy, będzie też na pewno sporo cięższy, więc potrzeba dużej mocy w tych ciosach. Na razie wydaje się, że Paweł się odrobinkę oszczędza. No nie pokazuje tu zbyt wiele energii, ale może zachowuje ją na jutro. Z drugiej strony nawet takich ciosów nie chciałbym przyjąć na ryło, więc co ja wiem. O! Prawie sam wyłapał! No zastanawiam się, czy to nie jest wręcz taka drobna mistyfikacja. No powiem tak, mi się wydaje, że Paweł się tutaj bawi. Na pewno poruszymy temat podczas ważenia. I wystarczy, dobrze. Emocje jak na grzybobraniu, ale... Macie, Mateusz Tarzan Leśniak! Kawał chłopa. Łeb jak sklep. Warunki fizyczne bardzo mocne. No i doświadczenie w klasce. Walka z Konradem Karwatem. Nie udało się wtedy wygrać, ale wziął ją na ostatnią chwilę. Mocne ciosy, bardzo mocne ciosy. No, Tarzan na pewno ma papiery na to, żeby robić dobrą robotę w klatce. Te ciosy są bardzo, bardzo, bardzo mocne. Stoję blisko i naprawdę tutaj cała nasza scena, całe nasze podium drży. No, komunikacja z trenerem bardzo dobra. Jest moc, jest moc. O, piękna obrona przed obaleniem. No, Tarzan pokazał odrobinkę umiejętności z różnych płaszczyzn. To jest coś, co chcemy oglądać. No i zobaczymy, czy jutro także będzie w stanie przeciwstawić się bombie, który tutaj wyszedł tak sobie troszkę pochodzić, poskakać. Przed wami Paweł Scarface Bombo! Jest to sporo, ale wydaje się, że jego przeciwnik wniesie więcej. Zobaczymy, czy to właśnie waga, czy to właśnie warunki fizyczne zadecydują tutaj o rezultacie. Jego przeciwnikiem będzie Mateusz Tarzan Leśniak! Równo 105 kg. Także różnica jest spora. Jeśli dobrze liczę, na start około 16 kg. Najpierw face to face, a za chwilę jeszcze powiemy sobie parę słów. Ktoś krzyknął, zmiażdż mu oczodół normalnie. Nie wiem dlaczego akurat to, ale w porządku. Okej. Okay. Jesteście w stanie jeszcze do face to face'a jakby, czy nie bardzo? Dobrze. O, bomba pokazuje język Tarzanowi. No, jeszcze raz. Oj, oj, oj. Dobrze. Chodźcie, chodź. Tarzan, chodź.
Tarzan, jeszcze słówko, panowie. Chcę tutaj wejść troszkę między was. Wiem, że tego pożałuję, ale muszę to zapytać. No bomba, no co to było na tym media treningu, no? Co, on tak bije, nie? No nikt ci w to nie uwierzy. Jak, czemu? No bo jeśli tak, no to Tarzan cię jutro tam zmiecie w tej klatce, a to raczej chyba nie będzie aż takie proste, prawda? Nie, no niech spróbuję, nie? Jutro ma okazję sprawdzić, czy tak bije, czy nie. Tarzan, czy czujesz może, że to jest jakiś taki trochę brak szacunku do ciebie, jeżeli on no, w taki sposób no, troszkę leci w bambuko? Wiesz co, ja już mam w dupie, co on mówi, co on robi, po prostu jutro będzie rozjebane i tyle. Zrealizowany plan, który realizowałem i tyle. Okej, okay, pytanko do ciebie. Temat Amadeusza Ferrari jest cały czas aktualny, czy gdzieś tam z tyłu ci to siedzi? Ty widziałeś, że ja mam przygotowane? Nie. Patrz, kurwa. Ja tu mam taką, kurwa, kopertkę fajną ze zdjęciami. Pokażę tobie zdjęcia, mój drogi. Pokażę tobie, no tobie też w sumie mogę pokazać, a później, a w poniedziałek te zdjęcia zapraszam na mój Instagram, wlecą na internet. Ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem, kogo przedstawiają te zdjęcia, ale no, jest to kolejny punkt w tej sadze konfliktowej. Tak czy siak, zanim nadejdą kolejne konflikty, jeden jest do rozwiązania już jutro. Tarzan kontra bomba, niesamowite emocje. Zapraszamy High League 3 już jutro. Kupujcie pay-per-view.